konferencja, tak nazwaliśmy to wydarzenie, ma na celu podsumowanie działań naszej młodzieży, które trwały ponad rok i jeszcze się nie kończą. W ramach forum dialogu ma na celu upamiętnienie społeczności żydowskiej, odwołanie się do historii, przypomnienie ważnych mieszkańców tego miasta i w kontekście tragicznych wydarzeń, które się rozgrywają w Ukrainie, też naszym celem było wzbudzenie refleksji, zastanowienie się, prawda, nad współżyciem, współistnieniem różnych narodów, nad wzbudzenie refleksji o pamiętaniu, o szacunku dla innych narodów, jak również może krótka refleksja nad naturą człowieka, skąd się bierze zło, na ile my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, na ile my możemy wpływać na młodych ludzi i przypominać im o tym, że historia, wydarzenia zależą również od nas. I nie możemy się oglądać na innych, my sami powinniśmy swoją postawą manifestować dobro. Kto bierze udział w konferencji? Kogo żeście zaprosili? Zaprosiliśmy, tak, jedna, pierwsza część konferencji to są właściwie działania, pokazanie działań naszych uczniów, którzy dociekali historii bialskich Żydów. Zaprosiliśmy regionalistów, znawców tego tematu, aby w sposób przystępny przedstawiła młodzieży tematykę właśnie żydowską, więc wśród prelegentów jest pan Cezary Nowogrodzki, regionalista, wśród prelegentów jest nasz nauczyciel historii, pan Paweł Pakuła, który będzie miał swoje wystąpienie i pan Dariusz Sikora, nauczyciel historii ze szkoły podstawowej numer 3. Zaprosiliśmy, ta konferencja ma charakter otwarty, cieszymy się bardzo, że jest młodzież z nauczycielami historii, z jakichś kół regionalnych, z liceum z Terespola, z liceum w Staszicu, a też są zwykli mieszkańcy, którzy dzwonili, bo dowiedzieli się o naszej konferencji i miło nam jest, że i starsze, i młode pokolenie tutaj gości. Oczywiście cieszy nas, że jest duża grupa pracowników uczelni. Także to w dużym skrócie nasi dzisiejsi słuchacze. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. W pierwszym momencie pomyślałam, że to jest świetny projekt, tylko nie wiem, czy u nas w miejscowości znajdziemy jakieś ślady historyczne świadczące o przeszłości, o życiu mieszkańców żydowskich. I pierwsze, co zrobiłam, to natychmiast pogrzebałam w internecie. Okazało się ku mojemu olbrzymiemu zdziwieniu, że jest bardzo dużo zdjęć, że tu było getto i wszystkie inne historie zaczęły wyskakiwać jedna po drugiej. Celebrujemy nasze zwycięstwo w ogólnopolskim projekcie pod tytułem Szkoła Dialogu, realizowanego w ramach Forum Dialogu. Odkrywanie tajemnic, odkrywanie przeszłości miasta, mieszkańców, twarze, historie, życiorysy. Młodzież, wydaje mi się, że po tym, co obserwowałem teraz podczas tych pierwszych chwil konferencji, wciągnęła się w to. Bardzo, bardzo. Aż sama jestem zdziwiona, jak bardzo. Bardzo mnie to cieszy. Ja uwielbiam historię i pewnie dlatego jakby ten projekt mnie zainteresował. Natomiast nie do końca byłam przekonana, czy zarażę tym entuzjazmem swoich uczniów. Okazało się, że zaraziłam i ich entuzjazm był, mam nadzieję, że będzie dalej zarażał kolejne osoby. Coś, co Was zaskoczyło podczas dokonywania tych prac, tych badań, tego odkrywania, czego sami żeście się nie spodziewali, a co jest znamiennym w tym samym temacie? To bogactwo źródeł, to jest po pierwsze. Zobaczyliśmy, że jest mnóstwo zdjęć, są blogi, są strony internetowe, na których możemy szukać informacji. Jak również zaskoczyło nas takie bardzo duże zainteresowanie potomków tutaj ludności żydowskiej z Białej Podlaskiej, ponieważ odzywali się do nas potomkowie i z Izraela, mieszkający w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Australii. I z nimi właśnie współpracowaliśmy. Niedawno była z nami autorka powieści Skórka od chleba, Hila Ashur. Jej babcia mieszkała w czasie wojny i przed wojną przy ulicy Sadowej, także bliziutko. Wszyscy wiemy, gdzie jest ulica Sadowa. Pięknie. To wszystko zaowocowało tym, że pierwsze miejsce w Forum Dialogu Konkursie Ogólnopolskim zostało zdobyte. Tak. Z dumą oznajmiam, potwierdzam tak. Co, jak pani myśli, co zadecydowało?
No, mam nadzieję, że ten entuzjazm, tak mi się wydaje, że ten entuzjazm przeszedł z kolei na szanowną komisję oceniającą. Czuliśmy to wsparcie i już w momencie, kiedy zaproponowano nam nakręcenie filmu, który miał promować Szkołę Dialogu, jej kolejną edycję, już wtedy czuliśmy, że stworzyliśmy coś wyjątkowego. Czuliśmy to w zasadzie od samego początku, ale to my czuliśmy. I dopiero później, i to też było wielkie zdziwienie, zorientowaliśmy się, że zaczynają to doceniać ludzie z zewnątrz. To było bardzo miłe. I to nie koniec? Myślę, że nie. Kto już raz zajął się tą tematyką, po prostu w niej zostaje. Jakieś specjalne podziękowania? Chciałabym podziękować mojej wspaniałej młodzieży. Dzięki wielkie. Bez was nic by się nie wydarzyło.